Cześć, witam Was serdecznie. Ile kosztuje rozwód? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Ile kosztuje rozwód? Nagrywam ten filmik w 2021 roku. W tym momencie koszt rozwodu. Przedstawia się w ten sposób, że opłaty sądowe to jest pierwsza grupa opłat, z którymi musimy się wiązać, jeżeli chcemy złożyć pozew rozwodowy. Opłaty od pozwu to jest kwota 600 zł. Płacimy wnosząc pozew, czyli strona powodowa wnosząc pozew. Powódka lub pozwany opłaca to pismo kwotą 600 zł. Tą opłatę może wnieść czy to w budynku sądu, w kasie sądowej, czy też na rachunek bankowy sądu. Jest to kwota 600 zł. Ale uwaga, jeżeli, jeżeli rozwód zakończy się na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd w tym momencie zwraca tej osobie, która wniosła tą opłatę, jej połowę. Czyli kwotę 300 zł. I mało tego jeszcze nakazuje drugiej stronie, aby ta druga strona również powodowi czy powódce zwróciła kwotę 150 zł. Czyli realnie. Powódka powód wnosi opłaty od pozwu w wysokości 600 zł. Jeżeli pozw zakończy się bez orzekania o winie, sąd zwróci tej osobie 300 zł, a druga strona 150, tak żeby obie strony procesu powód i pozwany opłacali go kwotą 150 zł. Każda z tych osób więc to jest kwota opłaty od pozwu. Mamy również do czynienia z opłatami od podziału majątku, bowiem podział majątku również można przeprowadzić w trakcie sprawy rozwodowej. Podział majątku, opłata od tego pozwu o podział majątku, mimo że pozew rozwodowy i Pozew o podział majątku będą w jednym piśmie procesowym, opłaty musimy wnieść dwie. Opłata od podziału majątku będzie wynosić 1000 zł, chyba że strony działają na zgodny wniosek, wiedzą, jakie składniki majątkowe są w ich majątku i są ich, ich wartości również pewne, czyli żadna ze stron tej wartości nie będzie. Krytykowała, nie będzie zarzucała, że wartość jest inna, czyli ten, ta zgoda tych obu stron jest, wówczas ta kwota od podziału majątku wyniesie 300 zł, czyli 1000 zł, jeżeli nie są zgodni, i 300 zł, jeżeli są zgodni. Mało tego jeszcze zaznaczę, że moim zdaniem ten podział majątku w trakcie rozwodu to jest tylko teoria, dlatego że przepis mówi tak że jeżeli sąd uzna uzna że podczas sprawy rozwodowej sprawa o podział majątku będzie powodowała zwłokę Właśnie w tej sprawie rozwodowej, to wówczas ma on prawo odmówić rozpoznawa rozpoznawania tej sprawy podziałowej w trakcie rozwodu. Czyli sąd w każdym moim zdaniem przypadku może powiedzieć, że to jednak jest zwłoka dla sprawy rozwodowej i tą sprawę, no, czy wyłączyć do odrębnego postępowania, no, czy jakiś inny sposób tutaj proceduralny jednak zakończyć. Więc proszę Państwa. Od razu tutaj ten temat nam wyszedł, że podczas sprawy rozwodowej, moim zdaniem, marne szanse, żeby w tym samym postępowaniu toczyła się sprawa o podział majątku, ale mimo wszystko, gwoli formalności, tutaj informuję, że opłata od podziału majątku to jest 1000 lub 300 zł, w zależności od stanowisk zgodnych czy niezgodnych stron procesu. Z jakimi jeszcze kwotami musimy się liczyć, wnosząc pozew o rozwód? To będą te kwoty związane z postępowaniem dowodowym. Jeżeli wnosimy o rozwód z winy, często zarzucana jest zdrada, a w tym przypadku bardzo dobrym dowodem jest przedstawienie sądowi, raportu z działań detektywistycznych. No i to się wiąże z dużymi kosztami. Spotykałam raporty detektywistyczne, które kosztowały moich klientów od no, 1500 do no, nawet 20 tysięcy złotych. I od razu zaznaczam, że te tanie moim zdaniem nie są dobre. Nie są dobre. To jest po łebkach, na szybko, mało wniosków, brzydko zaprezentowane. Natomiast ten raport za 20 tysięcy zł w sprawie rozwodowej, nie w gospodarczej, bo tam takie kwoty się w gospodarczych sprawach zdarzają. Tu w rozwodowych powiedziałabym, że raczej troszeczkę niższe. No mimo wszystko, jak m, widziałam ten, poz, ten raport detektywistyczny, który kosztował tak ciężkie pieniądze, to on był po prostu przepiękny. On był. Logiczny, on był pięknie zaprezentowany. Tam w tym raporcie, w tym sprawozdaniu było wszystko podane jak na tacy, z zachowaniem właśnie, tak jak mówiłam, zasad logiki, zasad tej chronologii czasowej. Był wniosek, było zdjęcie, wniosek, zdjęcie i tak po kolei wszystko, co ten detektyw zaobserwował. No, naprawdę przepiękny raport, no, ale kosztował nam no, bardzo słone pieniądze 20 tysięcy złotych. Myślę, że średnio to tak mniej więcej około 5 tysięcy. O takiej kwocie trzeba tutaj myśleć, jeżeli właśnie chcemy ten raport detektywistyczny jako dowód w sądzie powołać. Ale to, tak jak mówię, tutaj trzeba się konkretnie dowiadywać u konkretnego detektywa, z którego usług chcemy korzystać. No, i możemy sobie przejść dalej. To jest właśnie, jeżeli w razie ten podział majątku by się odbywał, to znowu te dowody, które chcemy sądowi zaprezentować odnośnie podziału majątku, również będą nas kosztować. Przypuśćmy, wycena, jeżeli chodzi o nieruchomość, zaczyna się od około 500 zł do, jeżeli to jest mniejsze mieszkanie, do wiem, nawet 2000, jeżeli to jest dom no, wolnostający na jakiejś dużej, dużej działce, wszystko zależy tutaj od tego, jaką nieruchomość ten biegły będzie badał. I którego my sobie tutaj do tej sprawy wynajmiemy. Więc z tym jeszcze na przykład trzeba się liczyć. No i do ostatniego punktu przechodzę. Mówiliśmy o kosztach sądowych, mówiłam o kosztach materiału dowodowego i wreszcie warto wspomnieć też o kosztach prawnika. No, prawnik, jak każdy fryzjer, lekarz. Nie wiem kto tam jeszcze, no, z każdej grupy zawodowej, liczy sobie różnie. Nie mamy tutaj stawki jednej, którą prawnicy w całej części Polski, czy to nad morzem, czy w górach, czy w mniejszym, czy w większym mieście, czy może jeszcze na wsi będą sobie życzyli za swoją pracę? Wynagrodzenia prawnika jest naprawdę różne i to zależy no, od tego właśnie, gdzie się na przykład znajduje siedziba jego kancelarii, ale też od tego, jakie ma doświadczenie w danych sprawach. Myślę, że ci, którzy mają większe doświadczenie, bardziej się cenią. Ważne jest też to, że prawnik zawsze na tym pierwszym spotkaniu zapyta, jak ta sprawa ma przebiegać. O stopień skomplikowania tej sprawy zapyta swojego klienta. Bo jeżeli mamy sprawę bez orzekania o winie, małżeństwo bezdzietne albo z, ze spisanym już planem rodzicielskim, no to można powiedzieć, że ta sprawa będzie tylko taką formalnością. Więc i wynagrodzenie myślę, że prawnika, a przynajmniej ja tak robię. Na pewno jest mniejsze niż w momencie, kiedy mamy sprawę z orzekaniem o winie, mamy sprawę, gdzie rodzice nie mogą się dogadać, jeżeli chodzi o kontakty z dziećmi, jeżeli chodzi o to, jaki rodzaj opieki zastosować, jeżeli chodzi o władzę rodzicielską, jeżeli chodzi o alimenty na dzieci. No i na przykład jeszcze alimenty na jednego z małżonków, więc im wyższy stopień skomplikowania. Tym ja i podejrzewam, że inni, również moi koledzy i koleżanki szanowne, inne wynagrodzenie sobie tutaj życzą, dlatego że, tak jak mówię, jest to zupełnie inny nakład pracy. W toku procesu, przecież, jeżeli osoby są niezgodne co do kontaktów, bo to nie jest kwestia tylko zaprezentowania stanowiska przecież naszego klienta, ale jeżeli w toku procesu sąd wyda, postanowienia zabezpieczające. No my musimy w toku procesu składać, na przykład zażalenia, jeżeli to postanowienie było nie pomyśli naszych klientów, mówię my jako prawnicy. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest logiczne, że jeżeli ten nakład pracy jest większy, to to wynagrodzenie prawnika będzie się zwiększało. Kwestia tylko tego, aby zastanowić się. Czy na początku współpracy, czy prawnik już nas poinformował o wszystkich kosztach, czy tą kwotę, którą płacimy w jedno, jednorazowo lub ratalnie, to już jak się tutaj dogadamy z naszym prawnikiem, czy, co ta kwota obejmuje, moim zdaniem to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, za co my tak naprawdę płacimy. Czy płacimy tylko za złożenie pozwu, czy będziemy musieli dopłacać na przykład za każde pismo procesowe w toku sprawy, czy będziemy musieli dopłacać prawnikowi za te wszystkie środki odwoławcze, które będzie składał w naszym imieniu, te zażalenia w toku procesu, czy będziemy dopłacać za przygotowanie nas do rozprawy, czy będziemy tutaj płacić jeszcze za udział prawnika w kolejnych rozprawach sądowych. Więc myślę, że istotne jest to, żeby na początku sprawdzić, to wynagrodzenie prawnika tak dogłębnie za co, za co my będziemy mu płacić. Więc myślę, że takie są koszty sprawy rozwodowej w 2021. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku i zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia